Witam w prezentacji i montażu 14 numeru Fiata 125P od De Agostini. Numer ten zapakowany jest w cienką folię. W tym numerze otrzymujemy trzy wzmocnienia A, B i C, podporę bału, ścięgło dźwigni, zaczepy ścięgłem, dźwignię pośrednią, zacięgna hamulca, sprężynę odciągającą i śrubki.
tym numerze odkręciliśmy tymczasowy element ramy i zamocowaliśmy w 3 wspólniki i elementy hamulca. Po montażu części 14 numerów mamy zmontowane maskę, przednią część z grillem, przedni sterzak z tablicą, kierownicę, silnik, środkową część podłogi z przednią ramą, z częścią zawieszenia, kołem i elementami hamulca. Numer jest w kolorze niebieskim. W tym numerze pierwszy polski samochód produkowany seryjnie. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu. Pierwszy polski samochód produkowany seryjnie. To miał być zwykły dzień w firmie Karl Rudzki i spółka. Lutowy mróz dawały się we znaki, lecz nawet trudne warunki nie zniechęcały robotników do pracy. Przy budowie mostu Chabarowskiego, który przecież też realizowało to warszawskie przedsiębiorstwo, było znacznie zimniej i mniej komfortowo, nagle w jednej z hal pracownicy zauważyli ogień. Dym gęstniał, a promienie trwały kolejne obszary fabryki. Straż ogniowa przyjechała stosunkowo szybko. Zaczęła się akcja ratowania dobytku i gaszenia pożaru. Ogień rozprzestrzeniał się w hali produkcyjnej. Nowe polskie samochody marki RAV Stettisch. Do katastrofy doszło 11 lutego 1929 roku. Ogień nie dawał za wygraną. Strażacy robili co mogli, lecz z powodu mrozu zamarzły przewody doprowadzające wodę. Jakimś cudem udało się uratować wóz, który parę tygodni wcześniej wystartował w rajdzie Monte Carlo. Pojazd stał najbliżej wyjazdu i był sprawny. Mimo heroicznych starań strażaków i pracowników przedsiębiorstwa spłonęły wszystkie zabudowania oddziału samochodów. Ocalała jedynie blacharnia i stolarnia. Wewnątrz hali znajdowało się 27 niemal gotowych pojazdów, etyż i 6 całkowicie skończonych, czekających na klientów. Straty w zakładach oszacowano na 1,5 miliona złotych. Przyczyną pożaru okazał się rozgrzany piecyk pozostawiony bez opieki w jednym z kantorków. Sprawa jednak nie była beznadziejna, gdyż spółka Karl Rudzki, tak jak każde duże przedsiębiorstwo, musiała być ubezpieczona. Zatem istniały realne szanse na odbudowę fabryki i kontynuowanie produkcji. Niestety, akcjonariusze nie zdecydowali się zaryzykować jeszcze raz. Była to ogromna strata dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego, bowiem samochody marki Stettisch miały duże szanse na odniesienie sukcesu rynkowego. Francuskie korzenie. Na początku lat 20. XX wieku wiele w Polsce starano się uruchomić seryjną produkcję samochodów. Nie udało się to twórcom samochodziku SCAF. A wóz o nazwie Polonia skończył w charakterze dekoracji w witrynie sklepu z czekoladą. Podejmowano jednak kolejne próby. Zdjęcie informacji, że RAV Stettisch był jedną z niewielu polskich konstrukcji, które doczekały się z seryjnej produkcji. Samochód wyróżniał dojrzałość konstrukcyjną i miał szansę zdobyć klientów. Na zdjęciu prototypowy Stettisch na trasie rajdu dookoła Polski w 1925 lub 1926 roku. Mamy zdjęcie Stefana Tyszkiewicza na zdjęciu z rajdu dookoła Polski, trzeci od lewej. Studiował we Francji i tam założył warsztat, w którym powstał nowy pojazd. Hrabia wzorował się na osiągnięciach tej francuskiej motoryzacji, lecz samochód dostosował do warunków Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy
zdjęcie, informację, że do pożaru, który wybuchł w lutym 1929 roku, zmontowano około 200 pojazdów marki Ralf Stedysz. Samochód był idealny na polskie drogi, dobrze skonstruowany, niedrogi i łatwy w obsłudze. Gdyby nie pożar, mógł zdobyć sporą popularność. Zdjęcie informacji, że budową Stetyszów zajęła się w Polsce firma Karl Rudzki i spółka. Duży zakład wykonujący konstrukcję z metalu. Przedsiębiorstwo było zaangażowane w budowę stołecznego mostu Potowskiego 1914 rok. Zdjęcie informacji, że oprócz produkcji lotniczej firma E. Plage i T. Laszkiewicz z Lublina zajmowała się rosowaniem pojazdów. Lepiej wychodziły jej autobusy. Na zdjęciu autobus z nadwoziem od Plagego i Laszkiewicza na ulicach Lublina. Mamy zdjęcie i informację, że samochody Ralf Stedysz prezentowane na wystawie w Paryżu w 1927 roku. Pojazdy wyposażone w 6-cylindrowe silniki Continental spodobały się we Francji. Uznano je za znakomite auta kolonialne ze względu na dobre właściwości jezdne na kiepskich nawierzchniach. Zdjęcie i informacje, że na początku 1929 roku jeden z wyprodukowanych u Rudzkiego Stetyszów wystartował w rajdzie Monte Carlo. Załodze szło znakomicie, niestety choroba jednego z mechaników pokrzyżowała plany Polakom. Zdjęcie i informacje, że tak wygląda meta rajdu Monte Carlo w 1929 roku. Niestety polska załoga się spóźniła i sędziowie tylko drogą wyjątku przyznali Stetyszowi plakietkę za ukończenie rajdu. To było ważne, bowiem udział w rywalizacji zamierzano wykorzystać w reklamie pojazdu. Zdjęcie polskiej ekipy Stetysza na mecie w Monte Carlo. Od lewej mechanik samochodowy o nazwisku Kowalski, hrabia Stanisław Strogóg-Żeński, kierowca, konstruktor samochodu hrabia Stefan Tyszkiewicz i mechanik samochodowy Nowicki. Stetysz stał się pierwszym samochodem polskiej konstrukcji, który wystartował w rajdzie Monte Carlo. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. Mamy pokazaną podłogę po montażu części. Na ostatniej stronie mamy pokazane co w następnym numerze. Czyli tarcza hamulcowa. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.